Ile osób może zabić jeden nabój w grze w Fortnite w sezonie 9? Słuchajcie, sprawdzimy to teraz w tym odcinku. Sprawdzimy każdą broń, jaka jest, także nową pompę oczywiście. Jak dobrze wiemy, wszystkie bronie po prostu sezonu 9 zostaną sprawdzone w tym oto momencie, w tym oto filmie. Więc słuchajcie, zostawcie łapy w górę i zostawcie subskrypcję i wpiszcie kod Zipek w sklepie na samym starcie, a my przechodzimy już do testu. Zacznijmy od tej oto broni, która się nazywa karabin piechoty. Ile osób jest w stanie zabić karabin piechoty jednym strzałem? Uwaga! Okej, okay. Adamex zginął tylko jeden, tylko jedna osoba. Okej, okay, jeszcze raz. Dobra, sprawdzimy, czy jak troszeczkę bokiem, czy troszeczkę jak bokiem wstań, czy jesteśmy w stanie zabić więcej niż jedną osobę. Okej, okay, nie. Dobra, zróbcie dwa kroki do przodu. Okej, okay, czyli jednym słowem, strzelba piechoty może zabić tylko jedną osobę, więc już nie będzie potrzebna. Lecimy dalej. Uwaga, czy ten oto, co to, jak to się nazywa? Pistolet krzemieniowy, ile osób jest w stanie zabić? Uwaga! Jedną. Tylko jedną. Jedną osobę tylko, a jak tak troszeczkę bokiem? Też tylko jedną. Może ewentualnie można tylko tak podskoczyć i zabić siebie chyba. Okej. Okay. Także ta broń też już nam nie jest potrzebna i lecimy z shotgunem. I shotgun jest, słuchajcie, troszkę ciekawszy niż wszystkie inne bronie, dlatego że jak strzelimy prosto komuś, to zabijemy jedną osobę. Natomiast co się stanie, kiedy strzelimy lekko z boku? Zobaczcie sami, co się stanie. Patrzcie na to, patrzcie na to. Mam 8 fragów. Wow, 4 osoby aż zginęły. Widzicie? 4 osoby. Jeden strzał z shotguna zabił aż 4 osoby. Wow. To było niezłe. Dobra, zobaczmy, czy jesteśmy w stanie więcej osób zabić. Uwaga, uwaga. Stara pompa, której już nie ma w sezonie 9, niestety. Ale słuchajcie, zobaczmy, czy więcej osób. Też 4 osoby. No dobra, no dobra. To przechodzimy do kolejnej broni. MK, ile osób jest w stanie zabić jeden nabój zemki? Chyba tylko jeden. Jedna osoba jest w stanie zabić jeden nabój zemki. Lecimy dalej. Tek. Tek, ile osób zabije tek? Także jedną tylko. Jeden strzał. Słuchajcie, te bronie są beznadziejne. Te bronie są beznadziejne, poza tą pompą. Lecimy dalej, lecimy dalej. Zobaczymy kolejne bronie. Uwaga, czy snajpa jest w stanie zabić więcej niż jedną osobę? Nie. Natomiast shotgun automatyczny, którego już mamy w sezonie, mamy normalnie na Battle Royale. Zobaczmy, ile osób jest w stanie zabić. Czy także działa jak ta zwykła, wolna pompa? Zabił 3 osoby, okej, okay, czyli dokładnie ten sam sposób działa. Zobaczmy, jak daleko w ogóle jesteśmy w stanie kogoś zabić. Stąd? Okej, okay, jest, wow, ile osób zginęło. Dobra, lecimy dalej. Stąd. Wow, co? Szczerze mówiąc, zdziwiło mnie to. Zobaczmy, jak rewolwer, ile osób jest w stanie zabić rewolwer. Jedną, ale oczywiście rewolwer, jak dobrze wiemy, potrafi strzelić aż 6 nabojami naraz. Ale słuchajcie, to jest 6 nabojów, więc nie liczy się, nie liczy się, okej? Okay? Nie liczy się. Sztucer, zobaczmy, jak działa sztucer. Czy jest w stanie zabić więcej niż jedną osobę? Nie. Nie jest w stanie. A kacz? Co się dzieje? Jakby... Nie, dobra, zabija tylko jedną osobę, okej? Okay? Niczym się nie różni. A few moments later. Lecimy dalej. Teraz będzie ciekawa dosyć runda, dlatego że pistolet. No, on oczywiście zabije tylko jedną osobę, jak dobrze wiadomo. Zwykły pistolet. Także tylko jedną osobę, więc nic tutaj dziwnego nie ma w tym. Mamy tutaj jeszcze MP5. O, o, zaraz, zaraz, zaraz. Okej, okay, miałem przez chwilę wrażenie, jakby troszkę więcej, ale to by było dziwne, co najmniej. I mamy Thompsona, czyli podobno najlepsza broń tego sezonu. I to wy wszyscy wybraliście, słuchajcie, tego Thompsona, żeby wrócił do gry. Zobaczymy, czy naprawdę jest taki dobry. Uwaga! Jeden nabój Thompsona jest w stanie zabić tylko jedną osobę. Nie wiem, o co wam chodzi, co w nim jest takiego niesamowitego. Zobaczcie na przykład Akacza, jak Akacz działa. Patrzcie na to, patrzcie na to, uwaga! Wow, 3 osoby! Ale to dlatego, że strzela 3 nabojami, po prostu. Więc też to się nie liczy. A few moments later. I słuchajcie, przechodzimy do niebieskich. LKM. O tak, którego niestety nie ma na Battle Royale. Uwaga! Jedną czy dwie? Okej, okay, tylko jedną osobę. Lecimy dalej, snajperka. Czy snajperka w ogóle przeleci przez innych graczy? Czy zabije tylko pierwszą osobę, która jest? Uwaga! Nie, tylko jedną. A shotgun, jak zwykle, działa tak samo. Czy to było 5 osób?
Nie wiem, czy to było 5 osób, ale chyba... Chyba tak! 5 osób to było, what? Shotgun zabił 5 osób jednym strzałem! No i przyszła pora, słuchajcie, na coś, co każdy wie, jak będzie działało. Ale sprawdźmy sobie, bo będzie fajna zabawa. Ale wszyscy wybuchli, dobra. Wydaje mi się, że to wszystko z tych broni niebieskich zostało sprawdzone. To stąd już chyba było. Poza niebieskim nowym shotgunem. Zobaczmy, jak nowy shotgun działa. Przepraszam. Okej, okay. Jak strzelimy, jak widzimy, jak strzelimy z przodu komuś prosto tutaj w brzuszek, to się nic nie dzieje, no ginie tylko jedna osoba. Zobaczmy, czy ten nowy shotgun działa tak samo jak stare shotguny. Czyli jak strzelimy tak z boku i te malutkie odłamki shotguna, te naboje polecą troszeczkę w bok, czy zabije więcej osób? Uwaga! 84 kilo. Dwie osoby zabiłem. Okej, okay, czyli działa chyba tak samo. Zobaczmy, czy cztery osoby aż zabijemy, tak jak ten wolną pompą. Uwaga! Też dwie osoby znowu. Czyżby? Znowu dwie osoby. Nie, trzy tym razem. Na koniec trzy razy. Dobra, zobaczmy, na jaką odległość jest w stanie zabić nasza nowa pompa. Uwaga. Okej. Okay. I była w stanie zabić. Zobaczmy dalej. Wow! Ej, ile zabiłem? Dwie osoby? Ej, mega daleko jestem. Zobaczmy stąd. Uwaga. Trzy osoby? Co jest? Ej, zobaczmy stąd. Co jest z tą nową pompą? Ej, jaka ona jest OP, a stąd? Co jest? Ej, czy ona jest na niesko... Ale jestem w szoku. A stąd? Stąd już nikogo nie jesteśmy w stanie zabić, słuchajcie. Ale to nie jest... Jesteśmy! Przecież to nie jest pompa, to jest snajperka. Dobra, uwaga, a z tej odległości... O, z tej powinno być lepiej. Zdecydowanie lepiej. Uwaga, 114 fragów i... Trzy osoby tylko. A tak? Uwaga. Cztery osoby. Dobra, nowa pompa, jak widzicie, jak działa. To nie jest pompa, to snajperka. Karabin szturmowy z lunetą. Czy jest w stanie zabić więcej niż jedną osobę? Nie, jeden nabój zabija tylko jedną osobę. A z minigana? Ups, to chyba było więcej niż jeden nabój. A few moments later. Kusza oczywiście pewnie zabije jedną osobę. Sprawdźmy to, ile osób zabije kusza. Uwaga! Jedną, oczywiście, że jedną. Wiadomo, Iskar, także jedną osobę. Karabin piechoty. Tego nigdy nie sprawdzałem i w gierkach też rzadko kiedy nim gram. Uwaga, czy zabije więcej osób? Tylko jedną. Dobra, lecimy dalej, bo tu nie ma już co sprawdzać chyba. Czy ciężka snajperka zabije więcej niż jedną osobę? W sumie pociski są jakby silniejsze, nie? Więc powinno zabić więcej niż jedną osobę. Tylko zabija jedną osobę. Famasik. Trzy strzały i zabija trzy osoby. Ale to się nie liczy, czyli także nabój jest w stanie zabić jeden, tylko no jedną osobę. Każdy nabój jedną osobę. Dobra, zobaczmy już wybuchowe bronie. Wybuchowe bronie, więc uwaga, wszyscy niech staną w kupce i zobaczymy, czy wszystkich was, czyli 11 osób, jest w stanie zabić nasza wyrzutnia rakiet. Uwaga, 3, 2, 1. Dobra, zabiła wszystkich. Ile osób zabije Deagle? Tylko jedną osobę. Jeden nabój jest w stanie zabić jedną osobę. Słuchajcie, o. I teraz się zacznie dopiero mega fajna zabawa. Tylko, że mamy aż 4 pompy. Zobaczmy, jak każdy z nich działa i ile osób jest w stanie zabić. Dobra, uwaga, zobaczmy, ile zadaje obrażeń pompa. Uwaga. 3, 2, 1, 0 i... Jedną osobę. A z boku, czy ta pompa tak samo działa jak wszystkie? 3 osoby. I teraz, słuchajcie... 3 najlepsze itemy, które na pewno nie wiedzieliście, jak działają. Jestem pewien, że nie wiedzieliście. Słuchajcie, jeżeli nie wiedzieliście, że tak działają, jeżeli cokolwiek was zaskoczy, to zostawcie łapę w górę i subskrypcję, dobra? I zobaczcie na to. Zobaczcie na to, co się dzieje teraz w tym momencie. Uwaga! Czy stąd? Może zabić stąd. Ale wydaje mi się, że to jest dokładnie taka sama odległość jak niebieska pompa. Okej. To mi się wydaje, że już jest troszeczkę dalej. Tym bardziej, że aż 3 osoby zabiliśmy. Uwaga, czy stąd? Im... Mocniejsza pompa, tym z większej odległości. Słuchajcie, może zabić. Dolatuje. Uwaga. Nie, stąd już nie może, na pewno nie może. A stąd? Uwaga. Też nie, dobra, dwa kroki do przodu. Jest! Zabiliśmy, słuchajcie, z takiej odległości zabiliśmy nową pompą. I dwie najlepsze pompy, których nie wiedzieliście, jak nic nie wiedzieliście. Uwaga, już wam pokazuję, jak działają, bo są. W ogóle, jak ja to zobaczyłem. Wow. Uwaga. 3, 2, 1! Wszystkie!
ich zabiła ta pompa, strzelając prosto w korpus. Ona przelatuje przez wszystkich. Co jest grane? Czy jesteśmy w stanie tą pompą zabić wszystkie osoby, jakie są tutaj? 3, 2, 1, 0 i... 5 osób! 5 osób zabiliśmy, dobra, czyli przepobiliśmy rekord tą pompą. No i zbliżamy się powolutku do końca, słuchajcie, ponieważ idziemy po legendarne bronie na samą górę tutaj. O tak, to są dobre bronie. To są dobre bronie. Nadszedł czas na legendarne bronie, a z legendarnych broni, których jeszcze w ogóle nie było. Mamy ten pistolecik, mamy łuk i mamy, słuchajcie, oto te shotguny, które były... Chciałem po prostu sprawdzić, czy działają troszkę lepiej i czy nowa pompa legendarna z większej odległości jest w stanie zabić i czy jeden nabój zabije więcej osób niż jedną, niż trzy, niż cztery, niż pięć. Nie wiem, ile ona jest w stanie zabić. Dobra, uwaga. Zobaczmy, ile osób zabije pistolet. Okej, tylko jedną. Tylko jedną. A łuk? 3, 2, 1, 0 i... Ej, nie zabiliśmy wszystkich. To jest ciekawe. Czy to jest kwestia tego, że jakby jest maksymalnie ileś osób do zabicia jednym nabojem? Czy to dlatego, że oni byli poza obszarem wybuchu tego łuku? A few moments later. I strzelimy z tej wysokości. Myślę, że będzie lepiej. Sprawdźmy to. Znowu nie zabiło dwóch, trzech osób. Wydaje mi się, że słuchajcie, to jest kwestia, że obszar wybuchu z łuku jest na tyle mały, że po prostu tyle osób nie jest w stanie stać w tym obszarze. I tyle. I tyle po prostu. Dobra, zobaczmy nową pompę. Uwaga. 96 metrów! Ej, dobra, spróbujmy na stówkę. Tu już się nie da, słuchajcie. Tu już się nie da. Dobra, wszyscy stójcie w bezruchu. Wszyscy stójcie w bezruchu. Muszę sprawdzić. Czy jesteśmy w... Z jakiej odległości maksymalnie możemy zabić? Uwaga. Stąd nie. Jest! 97 metrów to jest maksymalna odległość, z jakiej możemy zabić z nowej pompy szybkostrzelnej. Wow! A teraz zobaczmy, ile osób zabije nasz mieczyk, który tak epicko wygląda w ogóle z tym skinem. Ile osób zabije jedno uderzenie miecza? Czy wszystkie osoby, które są tutaj? 3, 2, 1, 0! Wow! Dobra, miecz jest mega potężny. Zobaczmy, ile osób zabije drugie uderzenie miecza i czy jest w stanie zabić wszystkich w ogóle. Uwaga! 3, 2, 1, 0! O! Nie zabija wszystkich! To jest ciekawe, nie zabija wszystkich! Ile osób jest w stanie zabić? Zobaczmy teraz, ile osób dokładnie jest w stanie zabić. 264 kile mam. 264 i... Tylko 4 osoby jest w stanie... Wow, dobra. I słuchajcie, na sam koniec odcinka mam jeszcze bonusową rundę z naszymi nowymi zbierakami dwuręcznymi. Zobaczmy, ile osób. Chyba wiadomo ile. Ten przeskoczył. No i widzicie, w ten sposób działają wszystkie bronie. Nowa pompa okazała się snajperką. Mamy pompy, które są w stanie zabić nieskończoną ilość osób, co jest w ogóle... Nie wiem, o co chodzi. Miecz drugie uderzenia zabija tylko 4 osoby maksymalnie. Mamy koniec odcinka. Dziękuję wam bardzo za wystąpienie. Dziękuję wszystkim osobom, które są tutaj. Dziękuję tym, którzy oglądają. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji, o lajku oraz o kodzie zipekskapie. Na razie, cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale. Dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, by był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!